Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Co w polityce piszczy? Moim dzisiejszym gościem jest pan Jakub Wiech. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pewnie nie każdy z widzów wie, kim pan Jakub jest, czym się zajmuje, no to może kilka zdań od siebie. Jestem zastępcą redaktora naczelnego serwisu Energetyka 24. Koncentruję się głównie na energetyce, a także na problemach związanych ze zmianą klimatu, z polityką klimatyczną, z ochroną środowiska. Robię też doktorat na Uniwersytecie Warszawskim poświęcony bezpieczeństwu rynku gazu w Europie Środkowej. Czyli jest pan na pewno dobrą osobą, żeby zapytać się o kwestie klimatu i energetyki, prawda? Postaram się odpowiadać jak najlepiej. To czemu, jak spojrzymy za okno, jest tak gorąco, sprawdzając wszystkie portale informacyjne, słyszymy o rekordowych temperaturach? Czym to jest spowodowane? Te rekordowe temperatury, które są bite m.in. w Kanadzie, gdzie zanotowano prawie 50 stopni Celsjusza, co jest rekordem, jeżeli chodzi o historię pomiarów w tym kraju, ale także na Syberii czy w niektórych częściach w innych krajów świata, no to jest coś, co generalnie jest pewnego rodzaju efektem zmiany klimatu, jak obecnie zachodzi. Fale upałów przedłużające się, jeżeli chodzi o samą długość oraz intensywność tych zjawisk, są bowiem konsekwencją globalnego ocieplenia, czyli zjawiska, które jest powodowane przez działalność człowieka, a polega na wzroście średnich globalnych temperatur. Oczywiście nie jest tak, że teraz wszystkie zjawiska pogodowe na świecie są powodowane właśnie przez globalne ocieplenie, natomiast duża część gwałtownych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak wyliczyli naukowcy, mniej więcej 70%, to jest jakby ich kształt, ich wymiar, ich rozmiar został zmieniony właśnie przez globalne ocieplenie. I tutaj te rekordy ciepła, które są bite, są dobrym przykładem właśnie tego, z czym będziemy się mierzyć, jeżeli chodzi o przyszłe lata, właśnie w kontekście obecnie zachodzącej zmiany klimatu, gdyż wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi będzie między innymi skutkował tym właśnie, że uderzą w nas zintensyfikowane i też jeżeli chodzi o długość, wydłużone fale upałów, nowe rekordy temperatur będziemy odnotowywać, no i przez to dojdzie do prawdopodobnie do szeregu zaburzeń. Tutaj Kanada jest w tym momencie dobrym przykładem, taką można powiedzieć namiastką tego, co nas czeka, gdyż tam między innymi ludzie musieli wynajmować pokoje hotelowe wyposażone w klimatyzację, bo w ich domach czy w biurach, w których funkcjonowali normalnie, nie dało się wytrzymać. Tak samo niestety ta fala gorąca, która utworzyła taki klosz w ogóle nad Ameryką Północną, no spowodowała śmierć co najmniej 70 osób, to są dane sprzed tygodnia, jeżeli chodzi o Kanadę. Natomiast warto zaznaczyć, że ta wpływ globalnego ocieplenia, wpływ obecnej zmiany klimatu na pogodę, czyli na to, co widzimy za oknem, nie jest do końca jednoznaczny, gdyż paradoksalnie może się on objawiać między innymi też uderzeniami fali chłodu. Chodzi tutaj bowiem o to, że globalne ocieplenie destabilizuje tak zwany polar vortex, czyli wir polarny, który krążąc nad biegunem północnym, kumuluje tam masy chłodnego arktycznego powietrza i normalnie, kiedy ten wir polarny jest ustabilizowany, to nie wypuszcza w masę powietrza na regiony, które nie są dotykane zazwyczaj rekordowymi chłodami. Natomiast globalne ocieplenie destabilizuje ten właśnie wir polarny i skutkiem tego była między innymi zima w Stanach Zjednoczonych na początku tego roku, uderzenie lodu, chłodu i mrozu w Teksas, czyli te obrazki, które widzieliśmy na początku tego roku, obrazki z Teksasu, gdzie ludzie zamarzali w swoich domach, gdzie doszło do poważnych zaburzeń systemu elektroenergetycznego, gdyż wskutek właśnie ekstremalnie niskich temperatur wzrosło zapotrzebowanie na energię i też niestety konwencjonalne elektrownie zasilane gazem, ropą oraz węglem nie były w stanie sprostać tym potrzebom energetycznym, no to doszło do tak naprawdę paraliżu cywilizacyjnego w tym stanie USA i potężnych problemów, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie o ludności. Także skutki globalnego ocieplenia nie są takie jednoznaczne, jakbyśmy chcieli, a na pewno nie jest to takie proste zjawisko polegające na tym, że zamiast
22 stopni Celsjusza na termometrze, będziemy mieli 23. Nie, to jest bardzo skomplikowane w swojej wymiarze zjawisko, które może rzutować na praktycznie wszystkie sfery naszego życia. To co powinien zrobić człowiek, żeby to zahamować? Człowiek, czyli źródło tego procesu, bo globalne ocieplenie jest napędzone poprzez nasze emisje gazów cieplarnianych, powinien zatrzymać właśnie ten przyczynek, ten powód zachodzącej zmiany klimatu, czyli emisje gazów cieplarnianych, które poprzez swoje właściwości fizyczne kształtują coś w rodzaju kołderki nad Ziemią, nie pozwalając promieniowaniu uciec z jej z atmosfery i podgrzewając średnią temperaturę powierzchni naszej planety. Środkiem zaradczym jest tutaj głęboka dekarbonizacja, rozumiana jako usunięcie emisji dwutlenku węgla, bo to jest gaz cieplarniany, na którym koncentrujemy się najbardziej. No ale to także chodzi o zaprzestanie między innymi emisji metanu czy związków azotu, które również oddziałują na klimat, więc generalnie mówiąc tak jednym zdaniem, chodzi tu o to, żebyśmy wyhamowali nasze emisje gazów cieplarnianych. To czy limity dwutlenku węgla, które wprowadza Unia Europejska, są dobrym sposobem na to? Są pewnym sposobem, który ma istotne braki, jeżeli chodzi chociażby o efektywność, czyli miarę, ile kosztów pochłania ta właśnie polityka, a jakie są efekty. Unia Europejska co prawda obniża swoje emisje, natomiast w systemie handlu emisjami, czyli EU ETS, mamy pewne braki, które właśnie narażają chociażby ten system na szwank wskutek no, czegoś, co można nazwać bańką spekulacyjną. Ten skok uprawnień do emisji, który w tym momencie notujemy, jest zaburzeniem gospodarczym i jest czymś, co trochę wymknęło się spod kontroli, jeżeli chodzi o architekturę tego systemu i też zaburza efektywność, zaburza możliwości w zakresie redukcji emisji powiązane właśnie z kosztami, jakie przeznaczamy na ten cel. Więc unijny system handlu emisjami będzie zmieniany. Takie propozycje ma przedłożyć Komisja Europejska. No, ma być on reformowany właśnie w tym celu, żeby usprawnić jego funkcjonowanie, żeby był efektywniejszy i przez to, żeby skuteczniej przyczyniał się do osiągnięcia celów redukcyjnych już na rok 2030, a także do naczelnego celu redukcji, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czyli do neutralności klimatycznej w roku 2050. A czy problem nie leży gdzie w innym miejscu, czy problemem nie są Chiny, które no, są głównym producentem dwutlenku węgla na świecie? Czy to nie trzeba byłoby od nich zacząć? Drastyczne zmiany? Chiny, które faktycznie są głównym emitentem dwutlenku węgla, bo odpowiadają za 28% emisji tego gazu, są tutaj oczywiście państwem, który jest, można wskazać jako no, kluczowego emitenta i tam też potrzebne są bardzo daleko idące działania. Natomiast Chiny są państwem, powiedziałbym, paradoksalnym, to znaczy one są jednocześnie liderem energetyki węglowej, jak i energetyki jądrowej oraz energetyki odnawialnej. To znaczy Chiny oddają w tym momencie znacznie, znacznie więcej mocy w czystych źródłach energii, czyli w atomie i w OZE, niż w węglu. Chiny są bezapelacyjnym, światowym liderem, jeżeli chodzi właśnie o te źródła energii. No i już zapowiedziały między innymi swój własny cel neutralności klimatycznej, osiągnięty w roku 2060 według zapowiedzi. No i też od roku 2030 Chiny mają schodzić z emisją. To jest znacząco zbyt wolno względem tego, czego nam potrzeba i te cele są za mało ambitne. No i oczywiście można mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Chiny naprawdę będą kontrybuować do tych właśnie celów poprzez swoje działania gospodarcze, no ale fakty w tym momencie wyglądają tak, że w żadnym innym kraju na świecie nie oddaje się tyle nowych mocy w energetyce jądrowej i w energetyce odnawialnej i też chińskie plany w tym zakresie są również imponujące, więc będzie tam się powoli działa pewna rewolucja, jeżeli chodzi o ten segment wytwarzania energii. Chiny mają też własny system handlu emisjami, więc również obciążają swoją gospodarkę w ten sposób, żeby kierunkować ją na tory niskoemisyjności. Natomiast odnosząc to już do naszego europejskiego podwórka, no warto pamiętać, że
Oczywiście Chiny są tutaj kluczowym emitentem w skali globu, natomiast Unia Europejska, odpowiadająca za 10% emisji gazów cieplarnianych na świecie, również jest istotnym producentem tych substancji. I tutaj możemy się już pochwalić pewnymi wymiernymi osiągnięciami, mianowicie emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadają. Tak samo Stany Zjednoczone, które również są dużym emitentem gazów cieplarnianych, zapowiedziały swój cel w zakresie neutralności klimatycznej. Ma ona być osiągnięta przez USA najpóźniej do 2050 roku. Indie również mają mniej więcej w tym samym okresie dojść do neutralności klimatycznej względem jeszcze wstępnych, nieoficjalnych zapowiedzi, które być może w niedługim czasie przeobloką się już w szatki oficjalnych decyzji i wiążących regulacji. Więc widać tutaj, że kluczowe gospodarki świata, Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Indie, idą w tym samym kierunku, to znaczy w kierunku neutralności klimatycznej. One nie idą tak szybko, jakbyśmy chcieli, nie idą tak ambitnie, jakbyśmy chcieli z punktu widzenia ochrony klimatu, ale idą w tym samym kierunku. Trend, który zapoczątkowała Unia Europejska w postaci właśnie dążenia do niskoemisyjności, jest już rozciągnięty w zasadzie na wszystkie państwa świata, bo on jest zapisany w porozumieniu paryskim, którego sygnatariuszami są praktycznie wszystkie kraje naszej planety. I te ambitne cele w zakresie polityki dążącej do neutralności klimatycznej są podejmowane przez kluczowe światowe gospodarki. To właśnie niskoemisyjność jest w tym momencie taką dominantą, jeżeli chodzi o koloryt gospodarek świata i to się będzie tylko rozlewać na inne kraje naszej planety i te pozostałe państwa, które będą chciały rozwijać się gospodarczo w nowej rzeczywistości ekonomicznej, będą musiały dążyć właśnie do tych standardów, które są w tym momencie śrubowane przez kluczowe światowe gospodarki. To co z polską energetyką, bo jesteśmy uzależnieni od węgla, ale jak słyszymy, Orlen ma współpracować ze spółką Synthos przy małych reaktorach jądrowych, tak? Tak, natomiast tutaj ta współpraca Orlenu i Syntosu nie rozwiąże naszych problemów energetycznych, przede wszystkim z tego względu, że Ale jest dobrym jednostki kierunkiem. jest bezapelacyjnie dobrym kierunkiem. Jednostki, nad którymi pracuje już teraz Orlen i Syntos, czyli małe reaktory jądrowe typu SMR, to są jednostki, których na razie nie ma. To znaczy, technicznie rzecz biorąc, można pod tę definicję podciągnąć jednostki, które pracują na przykład na okrętach podwodnych czy na lotniskowcach, bo to są małe modularne reaktory jądrowe, ale z racji ich specyfiki paliwowej, z racji ich specyfiki, jeżeli chodzi o możliwości pracy i bezpieczeństwo tej pracy, one nie nadają się do tego, żeby stosować się powszechnie w cywilnej energetyce. Tych reaktorów, o które są mieć u siebie Orlen i Synthos, jeszcze po prostu na świecie nie ma. Są plany w zakresie wdrożenia takich technologii, najbardziej daleko idące w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to są rozwiązania, które są taką pieśnią przyszłości. One powinny się pojawić mniej więcej pod koniec tej dekady i na początku lat 30. XXI wieku, ale jeszcze takich właśnie jednostek jak ten reaktor BWRX-300 od GE Hitachi, nad którym pracuje Synthos z Orlenem, no to jest coś, co dopiero powstaje, co dopiero ma powstać. Nie wiadomo, ile będzie kosztować, jak będą wyglądały możliwości tej jednostki w zakresie właśnie taśmowej produkcji, bo to ma być największa wartość dodana małych reaktorów jądrowych. One mają zjeżdżać z taśmy produkcyjnej i być montowane w różnych miejscach na świecie. Natomiast polska energetyka, uzależniona w bardzo dużym stopniu, w największym stopniu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, od węgla, potrzebuje innych też mocy, żeby z tej takiej węglowej pułapki wyjść, bo węgiel w naszym miksie energetycznym uderza w nas gospodarczo, on ogranicza nas konkurencyjnie, on zamyka nasze możliwości w zakresie, w tym momencie chociażby generowania taniego prądu przez dociążenia, jakie wynikają z europejskiej polityki klimatycznej. I my musimy skupić się w tym momencie na rozwoju technologii źródeł odnawialnych i na rozwoju technologii dużych bloków jądrowych, które już w tym momencie są dostępne, żeby z tej węglowej pułapki wyjść, żeby polska gospodarka była konkurencyjna i żeby zapewnić też sobie bezpieczeństwo energetyczne, bo po pierwsze węgiel w Polsce, ten energetyczny, powoli się kończy, jeżeli chodzi o opłacalny surowiec do wydobycia i musimy go importować z takich państw jak chociażby Rosja, ale też musimy brać pod uwagę starzejące się nasze elektrownie węglowe, które trzeba czymś zastępować i to już w niedługim czasie. W połowie tej dekady będziemy się borykać z tak zwaną luką generacyjną, czyli z niedostatkiem mocy, jakie mamy w systemie i to będzie poważny problem.
gdyż na razie rząd nie przedstawił opcji na rzecz wyjścia z tego koziego rogu, w którym się zapędziliśmy, a nowych jednostek węglowych budować już nie będziemy. Także musimy przez najbliższe lata mocno postawić na transformację energetyczną. Niestety 3 dekady, które minęły, pokazały, że nie traktowaliśmy tego problemu poważnie, że nie przyłożyliśmy się do transformacji energetycznej, że ignorowaliśmy sygnały dochodzące z zewnątrz, które wskazywały, że trzeba będzie iść w stronę niskoemisyjności. No i teraz jesteśmy na takim musiku, jesteśmy zmuszeni do szybkiej transformacji, niebezpiecznej przez to swoje tempo i koszty, no ale wymuszonej przez nas, dla nas przez politykę klimatyczną, którą de facto no, tworzyliśmy już też i my od 2004 roku. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Jeżeli chcecie rozszerzyć swoją wiedzę na temat klimatu, ekologii, zachęcam do śledzenia profili na portalach społecznościowych pana Jakuba. Wszystko znajdzie się w opisie. Ja jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do Dziękuję. zobaczenia w przyszłości. Do widzenia.